Po 12 latach rusza budowa na terenie pod dawnej hucie 1 maja. I nie będzie to Focus Park ani... Wieś. Co by mogło powstać? Wieś. Wieś? Oraz też nie... Tereny te Jeziecka Kunny. Ale kompleks biurowców o nazwie DL Prime Gliwice. Znajdą się w nim biura, lokale usługowe i lokale handlowe. Na teren już powoli wjeżdżają maszyny, a teren został skrzętnie ogrodzony, co wzbudza zaciekawienie mieszkańców. Na DL Prime Gliwice składają się 3 budynki. Powierzchnia użytkowa tych 5-kondygnacyjnych budynków wyniesie 19 tysięcy metrów kwadratowych. Kampus DL Prime będzie mieć walory ekologiczne. Biura zasilane będą energią elektryczną, w części pochodzącą z odnawialnych źródeł przy wykorzystaniu paneli fotowoltaicznych. Do podlewania trawników zbierana będzie deszczówka, planowany jest także odzysk wody szarej. Kompleks to nie jedynie biurowce. Mieszkańcy znajdą tu również klub fitness, przedszkole, kawiarnie oraz strefy gastronomiczne i wypoczynku. Na placu budowy trwa gromadzenie sprzętu. Budowa ma ruszyć po nowym roku.